Edyta Nawrocka, witam, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Zaskakująca zmiana planów. Odkrywcy Złotego Pociągu rezygnują z wierceń i chcą skorzystać z metody sejsmicznej. Jak dotąd odkrywcy twierdzili, że skoro przekopy nie dały efektów, rozwiązanie zagadki przyniosą odwierty w skale. Miały one pomóc odnaleźć pustą przestrzeń, która ich zdaniem znajduje się w zboczu. Pracę przesunięto na piątek z powodu deszczu. W błocie ugrzęzła wiertnica, która nie mogła dojechać na miejsce. Poszukiwacze się nie poddają, postanowili zmienić metodę i w ogóle przestać wiercić. Ekipa odkrywców prowadzi rozmowy z firmami, które prowadzą badania sejsmiczne. Mają one rozpocząć się już we wrześniu. Chcemy znaleźć firmę, która wykona nam kilkanaście otworów do głębokości około 30 metrów. W nie będą wprowadzone sondy sejsmiczne i wtedy przebadamy grunt, ale to dopiero wszystko na wrzesień. To będzie drugi etap naszych prac. Odkrywcy chcą wywiercić dziury, w które zostaną wprowadzone sejsmografy, mające zbadać teren za pomocą wywołanych fal. Ich zniekształcony obraz powinien potwierdzić istnienie obiektu, jeśli rzeczywiście znajduje się on w tym miejscu. Deszcz nie przeszkodził w organizacji 17. Toyota Półmaratonu Wałbrzych. Na starcie zameldowało się 2500 biegaczy. Najlepsi okazali się Kenijczycy, a w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze 4 Polaków i zawodnik z Ukrainy. Bieg tradycyjnie rozgrywał się na ulicach Śródmieścia oraz wokół Parku Sobieskiego. Mimo niesprzyjającej pogody biegaczy dopingowało wielu kibiców zarówno w okolicy startu i mety, jak i na trasie. Była to impreza wyjątkowa dla znanego wałbrzyskiego maratończyka Witolda Radkę, ponieważ specjalnie dla niego zorganizowano osobny bieg – maraton. Wszystko po to, by właśnie w Wałbrzychu zanotował swój 100. start w maratonach. Witold Radkę ukończył bieg z czasem 5 godzin, 12 minut i 31 sekund. Na mecie głównego biegu nie było niespodzianek. Znów triumfowali zawodnicy z zagranicy. Nie do prześcignięcia byli Kenijczycy z Benedek Team, którzy zdobyli całe podium. Najlepszy z nich, Wyklif Biwot, pokonał trasę półmaratonu w czasie godziny 5 minut i 23 sekund. Najlepszy Polak, Łukasz Kondratowicz z Kamiennej Góry, zameldował się na mecie jako 5. Tuż za nim przybiegł najszybszy wałbrzyszanin Piotr Holy. Podobnie było w biegu kobiet. Pierwsze 3 miejsca należały do Kenijek, wśród których najlepsza okazała się Helenki Mutaj z czasem godzina 16 minut i 8 sekund. Najlepsza Polka Aneta Szczecówka przybiegła na 4. miejscu z czasem godzina 27 minut i 41 sekund. W biegu głównym wystartowało 1938 biegaczy, a w biegu pozdrowy na dystansie 7 km rywalizowało 338 zawodników. Główna nagroda Toyota Aygo jak zwykle była losowana spośród wszystkich uczestników półmaratonu. Szczęśliwy los należał do Artura Busza z Mieroszowa, który w zawodach zajął 1041 miejsce. Niemalże wszystkie lokalne instytucje pożytku publicznego zaangażowały się w organizację kolejnych Dni Wałbrzycha. Impreza wystartuje 3 września. Zabawy, konkursy i rozmaite atrakcje to oferta Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Szeroka gama wydarzeń skierowanych do spędzających wakacje w mieście z pewnością spowoduje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą i zespoły wałbrzyskie typu 50+, będą występy dzieci z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Dużo będzie się działo. No i przede wszystkim artyści wieczorem. Będzie Sarsa, Kaja, będzie zespół Pectus. I dużo atrakcji dodatkowych, będą zabawy dla dzieci, będzie duży lunapark i instytucje kultury, które się do nas dołączyły, do naszej akcji. Będzie teatr dramatyczny, Biblioteka pod Atlantami, Muzeum Porcelany, więc na pewno będzie dużo się działo. Jednym z organizatorów Dni Wałbrzycha jest Biblioteka pod Atlantami, która organizuje Narodowe Czytanie. Zaczynamy już w sobotę o 11:00 Narodowym Czytaniem. W tym roku odbędzie się ono w multimedialnej filii bibliotecznej na Podzamczu. Jak powszechnie wiadomo, będziemy w tym roku czytali powieść Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Będą to czytali najmłodsi wałbrzyszanie, starsi i ci najstarsi. Będą przygotowane fragmenty, ale każdy może przyjść z własną książką i wybranym fragmentem i go odczytać. Będzie przygotowany quiz z wiedzy o Sienkiewiczu i jego twórczości. Będzie też kilka prezentacji na temat tego autora. Natomiast na Starej Kopalni pojawimy się w niedzielę od 15:00 do 18:00. Zaproponujemy najmłodszym wałbrzyszanom i gościom liczne gry i zabawy inspirowane literaturą. Chcemy pokazać, że książka to nie tylko, co dla niektórych nudne czytanie, ale również wspaniałe, fascynujące gry i zabawy. Dla starszych przygotowaliśmy kiermasz, podczas którego będzie można kupić książki lub zbiory muzyczne, w których ukrytych jest kilka perełek. Jeżeli ktoś dobrze będzie grzebał, to znajdzie naprawdę coś ciekawego dla siebie. Będziemy tutaj mieli gościnne stanowisko, które nazwaliśmy Szeniawski Showroom, albo Zobacz Teatr w wideoklipie, więc będzie się działo rzeczywiście teledyskowo, to znaczy będzie się działo szybko, nowocześnie. Pokażemy, że teatr jest właśnie instytucją bardzo nowoczesną. Będziemy pokazywali trailery naszych spektakli, które są już w repertuarze, w tym takie premierowe, których jeszcze Państwo na pewno nie widzieli. Będziemy opowiadać i zapraszać na wszystkie wydarzenia okołoteatralne, żeby pokazać, że teatr to nie tylko grane spektakle, ale również wydarzenia takie edukacyjne przede wszystkim, więc wszystkie nasze grupy okołoteatralne będą się tutaj prezentowały, będzie można do nas paść, się zapisać, porozmawiać z tymi, którzy już w tych zajęciach uczestniczyli, dowiedzieć się, no i po prostu stać się częścią teatru dramatycznego. Po raz pierwszy do Dni Wałbrzycha dołączyło się Wałbrzyskie Muzeum Porcelany, które zorganizuje warsztaty dekorowania porcelany dla najmłodszych. Około 100 incydentów drogowych odnotowali mieszkańcy ulicy Orkana od 2000 roku. Mają oni już dość ciągłego naprawiania swoich ogrodzeń z powodu notorycznego wjeżdżania w nie przez kierowców. Zniszczone ogrodzenie, rozbity murek i ciągły strach przy wychodzeniu na podwórko. Mieszkańcy ulicy Orkana zgłosili nam problem, z jakim borykają się już od wielu lat. Ograniczenie prędkości nie robi wrażenia na kierowcach, którzy wypadając z zakrętu dewastują ich bramę. Ludzie nie stosują się do kierowcy, do tutaj ograniczeń prędkości i jadąc od Piaskowej Góry lub w kierunku Piaskowej Góry nagminnie wypadają z tego zakrętu, co tu widać za mną, dewastując nam ogrodzenie, bramy, nam jak i zarówno sąsiadom. Za szybko jeżdżą i nie potrafią opanować auta i cud jeszcze tylko, że nie doszło do tragedii przez tyle lat. Nie wiem, ciężko zliczyć, ale około 100 wypadków po 2000 roku na pewno tutaj było. Mieszkańcy przekazali nam materiał ze swojego prywatnego monitoringu, na którym widać ostatnią kolizję z bramą. Brak umiejętności tych kierowców, troszeczkę brawura ich ponosi, ale to też jest takie dziwne, bo nie ma bariery wiekowej. I to starsi i młodsi ludzie, i kobiety i mężczyźni, także ciężko to określić, ale zawsze powodem tego jest nadmierna prędkość. Ograniczenie tu jest do 30, już tam nie mówię, żeby 30 na godzinę jechali, ale żeby stosowali się, nie wiem, chociaż do 40-50 na godzinę, bo zawsze to jest szybciej. No i niestety, tak jak widać, ubezpieczalnie nie chcą wypłacać odszkodowań, nie mamy na odbudowę bramy, ogrodzenia. Ostatni tragiczny wypadek w niedzielę. Ubezpieczyciel nie chce pokryć całości kosztów, jakie ponoszą poszkodowani, muszący ciągle naprawiać swoją własność. Nie nadążamy naprawiać tych bramy. Jak widać, jest siatka rozciągnięta, ponieważ jeden za drugim uderza w te bramy. Brama wcześniej ratowanie jednemu życie, ponieważ jak uderzał w środek bramy, brama przejmowała, amortyzowała uderzenie i dzięki temu może i przeżyli. Sprawy toczą się w sądzie już od 2–3 lat i nie możemy odzyskać pieniędzy i nie ma sensu robić, po prostu nie nadążamy z naprawią ogrodzenia i bramy. Mieszkańcy apelują o postawienie fotoradaru, który być może da do myślenia kierowcom. Postawienie na przykład fotoradaru to było najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zmuszałoby to ze ściągnięcia nogi z gazu przed tym zakrętem, a tak to nikt 24 na dobę nie będzie pilnował takiego odcinka tutaj. No. Kontroli policji jest tu mało, akurat na Poniatowie, nie ukrywam, ale to nie są w stanie upilnować kierowców wszystkich. To jest o różnych godzinach doby, no, i rano, i wieczorem, w nocy, różnie, także nie ma reguły. Straty finansowe mieszkańców, mimo iż dotkliwe, są nieporównywalne ze stratami, jakie mogą ponieść nieostrożni kierowcy. Apelujemy o rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi podczas kierowania pojazdem, nie tylko na kłopotliwym odcinku ulicy Orkana. Około 20 utworów na organy zawiera zabytkowy rękopis przekazany do Zamku Książ. Oprócz manuskryptu, zamek wszedł w posiadanie książki napisanej przez zamkowego archiwistę i bibliotekarza. Zabytkowe przedmioty zostały przekazane przez rodzinę bibliotekarza i nauczyciela Johanna Endemana podczas rodzinnego zjazdu odbywającego się w Zamku Książ. To jest manuskrypt nutowy, w którym w pięknym ręcznym zapisie znajdują się utwory skomponowane na organy przez ojca ostatniego zamkowego przedwojennego bibliotekarza i archiwisty. A znalazł się ten manuskrypt w zamku tak, że rodzina Endemanów, bo tak nazywał się ten nasz zamkowy archiwista, bibliotekarz i nauczyciel, miała w ubiegłym tygodniu w Zamku Książ swój pierwszy rodzinny zjazd. Przyjechało 9 osób, no i jedna z tych osób podarowała nam właśnie ten piękny manuskrypt. To jest manuskrypt nutowy datowany na schyłek XIX wieku, a w roku 1925 Elze Endemann, to była córka naszego zamkowego bibliotekarza i archiwisty, otrzymała go od swojego dziadka jako pamiątkę rodzinną. Manuskrypt wrócił do zamku po długiej przerwie. Jako część zbioru Biblioteki Majorackiej został skradziony w 1945 roku. Otrzymaliśmy jeszcze od rodziny Endemanów, otrzymaliśmy książkę napisaną przez właśnie pana archiwisty i bibliotekarza. To jest książka z roku 1910, pierwszy tom historii Śląska i dla nas bardzo cenna z dwóch względów. Pierwszy wzgląd to jest taki, że właśnie ten nasz archiwista, bibliotekarz i nauczyciel był autorem tej książki, a druga to jest taki powód, że w tej książce bardzo dokładnie opisana jest historia Zamkowej Biblioteki Majorackiej, tej, która później w 1945 roku z zamku zaginęła. Zabytkowe eksponaty wkrótce zostaną zaprezentowane zwiedzającym zamek. Rafał Wiernicki owym prezesem Zamku Książ, więc jakie zmiany czekają na turystów odwiedzających najważniejszy punkt na mapie Wałbrzycha? Rafał Wiernicki został zarekomendowany na stanowisko prezesa przez gminę Wałbrzych. Zastąpił tym samym odchodzącego Krzysztofa Urbańskiego. Nowy prezes to pasjonat regionu, bankowiec i współtwórca portalu dolnyśląsk.org.pl. Rafała Wiernickiego czeka trudne zadanie utrzymania prestiżu. Zamek Książ w ciągu ostatnich lat stał się znaną w Polsce marką i przynosi rekordowe od lat dochody. Jeśli chodzi o kwestie związane z przejęciem moich obowiązków, pracuję w zamku od 1 sierpnia, stąd jestem na razie na etapie zapoznawania się z większością dokumentów, jak również procedur w zamku. Moja wiedza dotychczasowa, jeśli chodzi o zamek, opierała się głównie na informacji ze sprawozdań finansowych, natomiast oczywiście poznaje ludzi i poznaje dokumenty. Rozgłos, jaki przyniósł regionowi wałbrzyskiemu Złoty Pociąg, przełożył się na sukces wszystkich atrakcji Dolnego Śląska. Zamek Książ wyjątkowo na tym skorzystał. Bezpośrednio największą tajemnicą naszego regionu, która jest aktualnie przedmiotem początku eksploracji, czyli mówimy o słynnym Złotym Pociągu, my wpisujemy się w zamku w szeroką akcję promocyjną naszego regionu. To jest Explore Wałbrzych. To nie tylko Zamek Książ, ale również pozostałe atrakcje naszej ziemi, choćby Stara Kopalnia, choćby tak naprawdę inne podziemia, które znajdują się również na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Spytaliśmy nowego prezesa o oczekiwane od lat udostępnienie zwiedzającym podziemi zamku, gdzie obecnie znajduje się Instytut Geofizyki. Prowadzone tam badania uniemożliwiają wykorzystanie podziemi jako atrakcji turystycznej. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat podziemi pod zamkiem budził od zawsze wielkie emocje i no, ta aura tajemniczości chciałaby wyjść na światło dzienne. Myślę, że potrzebujemy jeszcze chwili czasu na dopięcie wszelkich formalności, tak żeby można było ten proces rozpocząć i zakończyć w możliwie szybkim czasie. Przewidujemy, że przyszły rok będzie już czasem, kiedy podziemia będą dostępne dla turystów. Prezesowi życzymy powodzenia, turystom i wałbrzyszanom, by Zamek Książ funkcjonował jeszcze lepiej. Trzecie Wałbrzyskie Senioralia już wkrótce. Zaplanowano m.in. Marsz Seniorów, Festiwal Pasji i Kreatywności oraz drugą Olimpiadę Sportową w Aquazdroju. Organizatorom senioraliów przyświeca jeden cel – uświadomienie społeczeństwu, że seniorzy też mają swoje prawa, a jesień życia nie musi być nudna. Stowarzyszenie Radość Życia wspólnie z władzami miasta już po raz trzeci organizuje Wałbrzyskie Senioralia, które potrwają od 21 września do 1 października. Bardzo mało organizacji się jeszcze zapisało, bardzo mało seniorów się po prostu zapisało na te wszystkie działania, które chcemy dopracować wcześniej, czyli na ten Festiwal Pasji i Kreatywności i na tą drugą Olimpiadę Sportową Seniorów. Na to trzeba się zapisywać wcześniej, dlatego bardzo prosimy, zapisujcie się u nas, czy na Kaszczelańskiej, czy nawet ankiety można przynieść do Urzędu Miasta, do pani Bogusławy Czupryn. Po prostu zawsze jesteśmy dostępni. Elementem senioraliów będzie rajd gwiaździsty, który ma zachęcić seniorów do większej aktywności i poznawania swojej okolicy. Zaplanowano także dni otwarte w Centrum Rehabilitacji ProfMed, podczas których będzie okazja do skorzystania z zabiegów. W programie jest także wspólne tańczenie poloneza, instalacja taneczno-teatralna, pokaz teatru tańca współczesnego do wkanergi, czy żywa biblioteka w Wałbrzyskim Rynku. Zapraszamy Państwa na Starą Kopalnię, czyli 25. Jesteśmy na Starej Kopalni, tam będzie przygotowany, no właściwie to taka wielka inscenizacja taneczno-teatralna, a oprócz tego będziemy się przygotowywać razem z zespołem pieśni i tańca właśnie na Starej Kopalni do pobicia rekordu Guinnessa w poloneza. Czyli będziemy tam po prostu ćwiczyć poloneza, będziemy tańczyć poloneza, będzie się dużo działo. Następnie zaprosimy Państwa łącznie z Muzeum, Fundacji Muzeum na spacer śladami Jachimowicza. To jest taka bardzo fajna ciekawostka, gdzie chcemy przybliżyć seniorom również naszą ciekawą historię wielkiego człowieka, który mieszkał w Wałbrzychu. Później 27-28 zaprosimy znowuż Państwa do Starej Kopalni. Mianowicie tam się będzie odbywał Festiwal Pasji i Kreatywności, czyli przez 2 dni ponad 60 osób, wystawców, artystów, chóry. No, na pewno się uzbiera nawet 100 osób, gdzie będą w tych 2 dniach w Starej Kopalni po prostu pokazywać swoje dzieła. Organizatorzy akcji zachęcają także do wzięcia udziału w Marszu Seniora, który odbędzie się 24 września oraz do prezentacji swoich ręcznie wykonanych wyrobów podczas Festiwalu Pasji i Kreatywności 27 i 28 września. Trwają zapisy do drugiej Olimpiady Sportowej Seniorów. Będzie aż 12 konkurencji olimpijskich. Naprawdę, zapewniam, nie będzie to nic trudnego, ale na wesoło. Już ćwiczyły u nas osoby, które trenowały i nauczyły się pływać, więc będzie jeszcze dodatkowa konkurencja pływania dla osób, które po prostu są początkujące, a mało tego, mamy pieniążki na treningi, więc wszyscy trenerzy, specjaliści z Aquazdrój, pierwsza połowa września będą trenować nas przy tych wszystkich konkurencjach, dlatego bardzo ważne, żeby się sportowcy zapisywali u nas jak najszybciej, jak najwcześniej. A już cały finał Olimpiady Seniorów, już drugiej Olimpiady Sportowej Seniorów, odbędzie się właśnie 29 i 30 września w Aquazdrój. Tam przez 2 dni będzie naprawdę bardzo dużo się działo. Dla seniorów chcących aktywnie spędzić czas nie tylko podczas senioraliów zaplanowano liczne zajęcia, z których mogą skorzystać w placówce przy ulicy Kasztelańskiej na Podzamczu. Po południu od 16 do 20 zapraszamy wszystkich seniorów, nie tylko Podzamcza, ale ze wszystkich, że tak powiem, stron miasta, ponieważ oprócz przygotowań do senioraliów również realizujemy wielki projekt ASOS, czyli tutaj projekt skierowany do seniorów, gdzie dzieje się naprawdę bardzo dużo, bo i zajęcia ruchowe, zdrowotne i manualne, no tego tak jest ogrom, że po prostu nie sposób jest tutaj, że tak powiem, wymienić. W ramach senioraliów kontynuowana będzie także akcja Na Ratunek, która polega na zachęceniu seniorów do wypełnienia formularza, w którym zawarte są najważniejsze informacje na temat uczulenia danej osoby na konkretne substancje, chorób, grupy krwi i przyjmowanych leków. Formularz wydawany jest do koperty, która następnie zostaje przyczepiona magnesem do lodówki. W razie przyjazdu do pogotowia ratownik medyczny lub lekarz od razu może zapoznać się ze stanem zdrowia danej osoby. Może to być szczególnie ważne w sytuacji, gdy liczy się każda minuta. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.